Ale warto zajrzeć, mamy też działo. Co? Nie. No się mam turnedowe świry. Witam, witam bardzo serdecznie, aby tradycji stało się zadość kiedy tylko wychodzi nowa mapa do tej naszej... Ulubionej heche gierki. My musimy ją sprawdzić i zrobić jej malutki przegląd. Dzisiaj e, zrobię to troszeczkę inaczej niż zwykle. Postaram się, żeby to było krótsze, a nie trwało 30-40 minut. E, skupimy się w miarę szybko na tym, co ciekawe na tej mapie. E, nie będę tutaj odkrywał żadnych sekretów i tajemnic tej mapy, czyli gdzie zrobić jakiego questa i tak dalej, ponieważ nie chcę też może niektórym odbierać przyjemności, plus też wszystkich rzeczy jeszcze sam nie ogarnąłem, bo trzeba na to naprawdę dosyć dużo czasu. I to tyle. Zabierzmy się za przegląd tej mapeczki. Na pierwszy rzut oka to Elver wydaje się być naprawdę dziwną mapą. Kiedy tylko zajrzecie sobie pod M, to macie coś takiego przed sobą. Wszystkie lokacje na mapie są bardzo skupione, bardzo blisko siebie. E, dookoła mamy po prostu wielki las, w którym możemy budować bazę. Pierwszy raz też na mapie pojawia się legenda i mamy tutaj wyznaczone strefy, w których w ogóle możemy budować bazy. Mamy też wyznaczoną strefę na hordę, która jest w lewym dolnym rogu mapy. Oprócz tego na mapie są pozaznaczone jeszcze teleportery, questy e, i to. W... A, no i airdropy. To jest w sumie bardzo przydatna rzecz. O mapce naprawdę ciężko powiedzieć, że Zbysłowo, ponieważ te detale, te modele tych nowych rzeczy są po prostu piękne. Patrząc na mapkę z góry jest to dosłownie po prostu las. Wszędzie dookoła macie mnóstwo, mnóstwo drzew. Takiego lasu w Wuncie to chyba nie było już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Kamperka, wyższy poziom. Czego spodziewać się na tej mapie? Wszystkiego. Dziwnych latających domków, dziwnych świecących kryształów. Naprawdę, możecie się spodziewać tutaj wszystkiego. Przykładowo w mieście macie latającą wyspę, na której jest dom, do którego oczywiście można się dostać. Tutaj sobie wskakujecie takim w miarę prostym parkurem. Polecam mieć wymaksowane skill, bo to się na pewno bardzo mocno przydaje. Wchodzicie sobie do takiego domku i mówicie, co to jest. Wow, wow. Tylko na tej mapie możecie zostać czarodziejem, ze stawem i rzucać sobie potężne zaklęcia. E, to jest strasznie RPGowe. Macie nawet player damage wypisany w każdej broni. Właśnie, jeżeli chodzi o bronię, e, przy nich też jest wypisany player damage. E, są też e, damage zombie, bodajże. A dokładnie tak, przynajmniej w magazynkach mamy zombie damage. E, mamy też przeznaczenie, do jakich broni dany magazynek jest przeznaczony. Takich zagadkowych miejsc jest naprawdę sporo. Jesteś na przykład. Ukryty czołg w domu, do którego teoretycznie nie ma wejścia poza dziurą w dachu e, możemy się dostać tutaj po tych skałkach, ale jest coś, o czym mało kto wie, mamy tutaj ścianę, którą możemy sobie wyburzyć w nią strzelając, ale może z jakiejś troszeczkę lepszej broni. Proszę bardzo. Po wyburzeniu takiej ściany możemy sobie wyjechać naszym świeżo znalezionym czołgiem. Oczywiście lokujemy sobie bardzo duży storage. Fajna sprawa. Zobaczcie, kawachina. Prosto z chaty wyjeżdża. Takich ukrytych smaczków jest naprawdę dużo, i na tej mapie trzeba w każdym miejscu dosłownie zwracać uwagę na to, co się widzi, gdzie się widzi. Wszędzie może być coś ukryte. Zawsze warto zajrzeć. Jeżeli nie dziwią Was e, latające domki, takie coś już w sumie było, to może chcielibyście sobie tak dla rozrywki pojeździć sobie takim o. takim otowozem. To już jest za dużo naprawdę. Kto na to wpadł? Dziwnych rzeczy z każdym miejscem na mapie jest coraz więcej, tutaj mamy przykładowo nowy samochód, e, samochód autobus, e, tak. Ale tak jak też właśnie widzicie, mamy nowe samochody i one są naprawdę super, mają bardzo ładne modele, troszeczkę takie mniej unturnedowe, nie są aż takie klockowate. Nowych samochodów jest sporo i naprawdę znajdziecie je na każdym kroku i są też coś ala Mustangi i tego typu rzeczy, jakieś takie sportowe autka. Są nowe kłady, są motory, jest naprawdę dużo, dużo nowych pojazdów. No to co, zastanawiacie się pewnie, jakie lokacje jeszcze. A więc, pierwsza, galeria. Nic specjalnego. Galeria, jak galeria. Milion sklepów, milion zombie Takie miłe, przyjemne miejsce dla całej rodzinki na sobotnie popołudnie. E, można tutaj znaleźć dosłownie wszystko: od broni, przez amunicję, po. no dosłownie wszystko, po dziwny kryształ na samym środku. No dlaczego by nie? Do tego również bardzo ładna straż pożarna w bardzo klimatycznym miejscu. Bardzo duży budynek. Są też tutaj bronie do znalezienia, więc zawsze. Każde miejsce warto odwiedzić. O, tutaj mam nawet jakąś snajpereczkę, proszę bardzo, ale to nie jeden spot z brońmi. Tutaj także naprawdę ta straż jest duża i warto zajrzeć w każdy zakamarek, ponieważ o, na przykład, tutaj na deskach też się potrafią respić broni, akurat nie tym razem, ale są. Tutaj na przykład mamy ammo. Do tego jeszcze więzienie. Tutaj nie ma jakichś większych cudów w więzionku jak więzionko. Eee, też jest taki dropik e, dosyć przyjazny <gry> dla młodego bambiczka, który szuka swoich pierwszych itemów, na pewno znajdziecie jedzonko ammo do pompy e, na jakieś wielkie cuda, tutaj bym nie liczył. Pod więzionkiem znajdziecie jeszcze taką bardzo fajną miejscoweczkę, do niej łatwo trafić bez e, żadnych cudów. Możecie tutaj na przykład znaleźć Pikaxa, dlaczego by nie. Do tego szpital, który swoją drogą bardzo ładnie wygląda, no nie mówcie, że nie mi się tak bardzo podobają modele na tej mapie. One są takie coraz mniej unturnedowe, nie są takie klockowate. Te modele są naprawdę super i aż przyjemnie się chodzi po takich lokacjach. Strasznie umila tę grę. Proszę bardzo, tutaj jest przy okazji przykład nowej potężnej furki. Widzicie to? Widzicie to? Ja pierdziulę. Jeżeli chodzi o ten nowy samochód, to nie moglibyśmy sobie przypuścić takiej pięknej okazji, żeby nią pojeździć, co nie? Mam wrażenie, że to będzie totalna bestia. Proszę, żeby to była bestia taka. Dobra, że tutaj mamy na prawo Mustanga Disa 2-3 EcoBoost. Oprócz tego mamy też bardzo fajną, niezbyt dużą, ale taką dosyć otwartą. To rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o jakieś militarki i tak dalej. wuncie one zwykle są po pobudowane. Tutaj nie ma takiej typowej militarki, ale tak, to jest lokalna militarka. Lokalna militarka to jest taka. Tutejsza militareczka, można by to tak nazwać Mamy wieże, mamy namioty, mamy pojazdy, mamy resp mega zombie Resp mega zombie na pewno jest ważny, uważajcie, bo w niego trzeba trochę więcej wpakować niż w standardowego mega na survivalu O ile się nie mylę, wczoraj go robiłem I bodajże były to chyba trzy magi z tute tutejszego AK W namiotach i dookoła standardowo militarny lud. Możemy sobie też wejść na wieże Proszę bardzo, mamy zombiaczka, mamy lucik i możemy też wejść na dach Tutaj oczywiście możemy robić czary z hordą, to jest teleport Wyjaśnię wam, do czego służą teleporty później. Mamy też dormsy, które znajdują się przy train station, takie trzy większe budyneczki, do których też warto zaglądać. Są tutaj też poukrywane małe sekrety. Na tej mapie naprawdę trzeba zaglądać wszędzie, bo nawet w pralce możecie znaleźć ukryte wejście do podziemi, w których czekają na was jakieś kolejne tajemnice, albo po prostu ammo do zlutowania. Mamy też zombiaczki, w ogóle one są takie... Specyficzne bardzo, ale przecież nie są urocze. No pojęcie, że są. Oprócz tego, na tej lokacji znajduje się ukryty pokój z teleportem i z lutem, ale nie zdradzę wam, gdzie on jest. Możecie go sobie szukać. Nie chcę odbierać przyjemności. Mogę wam tylko powiedzieć, że taki pokój jest. Eee, powodzenia w szukaniu i w otwieraniu go. Obok dorusów mamy stację kolejową, która nie jest jakąś wspaniałą lokacją. Na pewno jest bardzo ładną lokacją, jak wszystkie tutaj. Eee, myślę, że już nie muszę wam tego podkreślać, bo. No Jest się czym pozachwycać. Znajdziemy tutaj taki typowy, skrapowy loot, jakiś cywilian i tak dalej, bez cudów świata, ale można znaleźć sobie na przykład bardzo fajną furkę. Oprócz tego mamy na drodze Military Checkpoint, taka wiecie, mała militarna lokacja, dwa namioty, wieża, sporo lutu militarnego. Respektują się też tutaj pojazdy. Moi drodzy, tutaj jest na przykład parking. Widziałem tutaj kłada w ogóle na tej lokacji. O proszę bardzo, jest kładzik, tak się prezentuje. Jest też taki pojazd. Bardzo fajne modele, mają. Czy one nie są takie śliczne? No, no jeju. To od razu wygląda o wiele lepiej niż te kwadratowe, basicowe modele. Na końcach tej drogi, która tutaj przebiega przez praktycznie całą mapę, macie tunele, na których też znajdziecie jakiś lucik. Jednak nie ma tutaj jakichś super wielkich cudów, chociaż. W jednym da się znaleźć coś fajnego, ale to też Wam za chwilę powiem. Ok, a więc co zrobić, żeby dostać się na safe Zone? Wracacie sobie chociażby na Town do tego mini parkurku, o którym Wam już wcześniej na samym początku mówiłem. Wchodzicie sobie do tego pomieszczenia, moi drodzy. Musicie mieć przygotowanego Horde Beacona. Nie tego typowego untowego, tylko nowego untowego, ponieważ tak jak pewnie już zdążyliście zauważyć, jest tutaj mnóstwo nowych itemów, mnóstwo nowych broni, ciuchów, w ogóle wszystkiego. Dużo rzeczy opiera się na nowych craftingach. I mamy hordę, którą możemy tutaj gdzieś poświęcić. Tylko jak to działa? A, klikamy po prostu F, proszę bardzo, znikło nam to coś i teraz możemy używać F, czyli teleportu i. Powinniśmy być w safe zone. Kierzymy balon. Pojawia nam się napis Welcome. Otwieramy drzwi. Siemson. Jak widzicie, pojawiają się od razu npc ty u których możemy chociażby tradeować. E, możemy sobie na przykład zarobić na spadochronie spoko sprawa. E, jest tych npc tów tutaj kilka. Nie będę Wam teraz wszystkich pokazywał, e, ale warto zajrzeć. E, mamy też działo. Co? Nie, nie, nie. Chcesz mi powiedzieć, że to jest. Że to jest. Nie <noise> I to jestem pojebany, tak? No tak jak wam już mówiłem, na tej mapie jest mnóstwo dziwnych rzeczy Mamy też pomnik, który jak podejdziecie, nawet do was macha Albo to nie pomnik I tutaj macie questy Huntsman, Summoner i Collector Okej, okay. trzy questy do zrobienia Nie wiem czy reszta ten PC to w only traderzy Czy oni trade, okej okay. Jest tutaj multum rzeczy do wytradowania. Naprawdę, zobaczcie sobie każdy NPC sprzedaje. Możecie sobie nawet jedzonko kupić. Ha, dlaczego by nie? Możecie sobie też pograć. Do dlaczego nie? Normalnie imprezka zrobiona. Oj, tak, 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 tak. Myślę, że ten NPC może Was zainteresować najbardziej. Macie tutaj między innymi właśnie wszystkie bronie e, nowe. Znaczy, nie wiem, czy to są wszystkie. Nie, to nie są na pewno wszystkie nowe bronie. Tutaj jeszcze macie po lewej w ogóle z tych, które on kupuje. E, trochę ich jest. I są fajne, naprawdę są fajne. Jeżeli chodzi o craftingi nowych itemów i chociażby crafting tego Horde Beacona, to moi drodzy, jestem wam w stanie to wrzucić w opisie. Jest taka bardzo ładna graficzka przygotowana. Pokazuję wam to jeszcze jedne questy, żebyście mogli sobie zobaczyć, co można ciekawego z tym robić, co trzeba robić. Tutaj mamy też quest na zbieranie kart, o których wam dosłownie już za chwilę mówię. Dostajcie expa i te, te jak to się nazywa? Te dziwne rzeczy, z którymi nie wiem co można zrobić. E, hey, lokacja safe zoneowa jest naprawdę bardzo ładna. No czego tutaj nie chcieć? To są latające wyspy nad całą mapą. To jest po prostu takie bajeczne, strasznie spoko sprawa. Całą drogą możecie zadać mi pytanie: A gdzie znaleźć militarny lud? Taki potężny militarny lód. Na każdej nowej mapie jest przynajmniej jedno takie miejsce. Ha, no musimy zejść na dół. Ogólnie mamy tutaj dead zone, tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć. Wejścia do Dead Zone są oznaczone taką zieloną strzałeczką na mapie. Tam możemy się dostać do środeczka. Jak widzicie, tutaj wejścia są z cztery bodajże, o ile teraz mnie mój wzrok nie myli. Więcej chyba nie ma. Żeby dostać się do Dead Zone, trzeba mieć karty. Jak widzicie, ja mogę otworzyć te drzwi, ale jeżeli miałbym zresetowaną mapę, tutaj na stoliku byłaby zielona karta. Ten szyb jest koloru zielonego, więc można go otworzyć zieloną kartą. Proszę bardzo, wchodzimy od razu do Dead Zone'u. Ten dead zone jest najlepszym dead zone jaki zobaczycie w tej grze i to jest e, niewątpliwe. Jest tutaj bardzo klimatycznie, jest tutaj mnóstwo lutu i w ogóle całe to pomieszczenie jest po prostu ogromne. Jest tutaj kilka pokoi, do każdego z nich trzeba innej karty. Ja mam teraz chyba na sobie bodajże. Czerwoną kartę. Tak, widzicie? W przypadku, kiedy nie mam niebieskiej karty, mam Missing Blue card. Nie mogę po prostu wejść do środka. Muszę znaleźć niebieską kartę, żeby móc otworzyć te drzwi. Gdzieś tutaj było wejście do czerwonego pokoju. Trzeba tutaj bardzo mocno uważać. To zombie. Zobaczcie na palące zombie. Ile ja muszę w niego wstrzelać, Żeby mu się zginęło? Prawie cały magazynek. Mamy na przykład czerwony pokój. Otwieramy. Wchodzimy sobie tutaj. Lutujemy. Proszę bardzo, na przykład znajdujemy taki backpack. Ogromny cyk, ubieramy go. Teraz jesteśmy koksami prawdziwymi, moi drodzy. Wchodząc pod ziemię, Dead Zone jest ogromny, naprawdę. Jest tutaj multum pomieszczeń, w których możecie znaleźć lód. Ja jestem w stanie się w tym pogubić i jeszcze nawet nie jestem w stanie dokładnie ogarnąć, gdzie się to znajduje. Jest tutaj po prostu dosłownie wszystko, bo znajdziecie tutaj i jedzenie, i picie, i jakieś rzeczy skrapowe, bronię, ammo. Jest tego po prostu wszędzie mnóstwo. Proszę bardzo, tutaj mamy taką zieloną strefę, dużo ammo. O, można nawet stilkę tutaj znaleźć. blowtorcha, dosłownie wszystko. Mamy też e, fioletową strefę, proszę bardzo. Kolejne miejsce, w którym można znaleźć różne dziwne rzeczy. Mogę ja mam też nawet na koniec zabić mega zombie, bo dlaczego by nie? Jak widzicie, nawet granaty ciutkę się różnią. 200 player damage. 1000 zombie damage. Wszystko jest pięknie, ładnie, miło opisane. Nowa Alicka. Ogromna część itemów jest tutaj po prostu totalnie nowa. Naprawdę zapomnijcie o untowych itemach. Tak jak ten zombie o swoim życiu. Na sam koniec, moi drodzy, kolejne. Ważne miejsce na tej mapie, to jest jedyne miejsce, w którym można robić hordę, czyli lewy dolny róg. Nie będę je teraz uczyniał, bo nie ma do najmniejszego sensu. Mogę ją tylko postawić, odpalić i pokazać Wam, jak to będzie wyglądało i jak trudne to będzie. Ponieważ jak widzicie, tych zombie przychodzi od razu sporo. I są to te plujące i są to te palące, więc to nie będzie najłatwiejsza horda w Waszym życiu. Uwierzcie mi, multum niewidzialnych zombie, no to nie może być łatwe. Widzicie to, ja nawet nie ucieknę stąd teraz. I to by było na tyle zwiedzania tej mapy moi drodzy. Elwer jest naprawdę super mapą Wiem, że pominąłem na pewno kilka rzeczy nie będę wam też pokazywał teraz tego, gdzie się respią karty, gdzie znaleźć coś innego, jak działa coś, jak wyglądają dane craftingi Wrzucam wam po prostu w opisie linki do ogólnie do mapy, na workshopie, do listy ID, do zdjęcia z nowymi craftingami Możecie sobie tam poobczajać, pouczyć się tych rzeczy albo najlepiej samemu odpalić mapkę na singlu, bo można tutaj naprawdę robić milion, milion różnych rzeczy i samemu sobie odkrywać tajemnice tej mapki, bo jest fantastyczna. Są też serwery na pewno, już wiem, że na pewno na polskim s 10 macie elwery, na którym możecie sobie pograć. Mi się mapka podoba bardzo mocno. Jedyny minus, jaki zauważyłem, to naprawdę, naprawdę, naprawdę niskie FPS-y, bo nawet na moim RTX-ie to. oj, kręci się w drugą stronę. Nie, no tak serio, to mam gdzieś koło 70-75. A pamiętajmy, że to jest single player na czystej mapie bez bas. E, ta mapka jest taka bardziej RPGowa, żeby sobie ją przejść samemu. Jednak survival na niej mógłby być naprawdę świetny i prawdopodobnie tego spróbuję i wybiorę się na jakiś serwer i zobaczymy sobie, jak ta mapa będzie wyglądała w praktyce. Tymczasem, dzięki za oglądankom, mam nadzieję, że Wam się podobało. Obtrzajcie sobie mapkę i dajcie znać jak podoba się ona Wam. Eee,